Widok na architekturę Krakowa i budynki Uniwersytetu Rolniczego. Napisy. Tradycje akademickie od 1890 roku. Centrum e-learningu. Logo otwartych zasobów edukacyjnych i uczelni. Film Dostępność Uniwersytetu Rolniczego imienia Hugona Kołłątaja w Krakowie. W filmie ukazano dostępność budynków i otoczenia uczelni, np. pasy naprowadzające do wejścia, kontrastową kolorystykę ścian, tablice tyflograficzne, podjazdy w salach dydaktycznych, windy oraz dostępne toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami. W filmie widać studentkę na wózku wypożyczającą książkę, sprzęt komputerowy wspomagający studentów ze szczególnymi potrzebami oraz funkcję strony internetowej umożliwiającej zmianę kontrastu czy wielkości tekstu. Mówi doktor habilitowany inżynier Sylwester Tabor, profesor URK, rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W życiu uczelni osoby z niepełnosprawnościami spotykamy wśród studentów, doktorantów, nauczycieli, pracowników administracji, a nawet pracowników technicznych. Dlatego w uczelni już od dłuższego czasu funkcjonuje Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami. Ma im ułatwić pracę, spełnianie swoich marzeń, ale również nam ma ułatwić możliwość poznania ich potrzeb. Dlatego zajmuje się szkoleniami, dlatego też propaguje ideę równości i dzięki temu współpraca układa się harmonijnie. Mówi magister Sławomir Szarek, Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami URK. W biurze zajmujemy się działaniami obejmującymi wszystkich studentów, zarówno tych, którzy posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, jak również tych, którzy ich nie posiadają. Przykładowe formy wsparcia polegają na zapewnieniu dostępu do sal dydaktycznych bez barier architektonicznych lub organizacji równorzędnej formy zajęć w postaci zajęć zdalnych, hybrydowych, e-learningu. Działania też polegają na zapewnieniu asystenta dydaktycznego, tłumacza języka migowego oraz przygotowaniu materiałów dydaktycznych w wersji cyfrowej. Wszystkim nam bardzo zależy, aby nasza uczelnia stawała się coraz bardziej przyjaznym miejscem dla wszystkich studentów, niezależnie od ich kondycji zdrowotnej i ich ograniczeń i możliwości. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktowania się z biurem. Mówi magister Paweł Jakubiec, dyrektor Biblioteki URK. Chciałbym Państwu powiedzieć o bibliotece trochę z innej perspektywy, z perspektywy osób ze szczególnymi potrzebami i o dostępności naszej biblioteki dla właśnie tych osób. Ponad 47% wszystkich książek z naszego katalogu znajduje się w katalogu elektronicznym. Oprócz dostępu do materiałów, zarówno tych drukowanych, jak i dostępnych online, bardzo ważną rzeczą jest dostęp architektoniczny. Jest on zapewniony poprzez odpowiednie dojście do budynku, podjazd, którym może się poruszać osoba na wózku. Jednocześnie mamy też wejście ulokowane na parterze, dzięki któremu również osoby mające problem z poruszaniem się mogą bez problemu dostać się do naszego budynku, do biblioteki, która ulokowana jest co prawda na 3 piętrach, ale między tymi piętrami kursuje winda. W czytelni zlokalizowano i umieszczono sprzęt umożliwiający korzystanie ze zbiorów dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zakupiono powiększalnik, dzięki któremu można w sposób łatwy odczytać każdy rodzaj tekstu drukowanego, ale także każdego innego. Zakupiono specjalny, nowoczesny komputer z dużym 28-calowym monitorem, dzięki któremu widoczność właśnie jest znacznie poprawiona. Oprócz tego, do tego właśnie komputera zamontowano specjalną klawiaturę i myszkę w takiej powiększonej skali, która umożliwia właśnie korzystanie z komputera dla osób z różnego rodzaju ograniczeniami wzrokowymi. Mamy również czytnik. Można sobie wrzucić tekst, który zostaje, czy nawet z pliku PDF, można go odczytać. To służy pomocą osobom, którzy mają problem właśnie również ze wzrokiem. Dzięki współpracy z biurem do osób z niepełnosprawnościami zakupiono również przenośne pętle indukcyjne, które zostały zamontowane w czytelni i w pozostałych czytelniach naszej biblioteki. W planach na ten rok mamy m.in. dostosowanie części materiałów dydaktycznych i udostępnienie ich online dla osób ze szczególnymi potrzebami.
mówi Julia Tubek, studentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W uczelni doceniam to, że jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz że władze zrobiły wszystko, aby uniwersytet był dogodny w użytkowaniu dla osób na wózkach. Ponadto profesorowie są bardzo pomocni i jeśli jest zgłaszany do nich jakiś problem, to zawsze pomagają od razu, natychmiast reagują po prostu. W budynku mojego wydziału znajduje się mina, z której często korzystam, ze względu na przykład sale wykładowe, które są na piętrach i są dwie poszczególne windy, każda dojeżdża do któregoś piętra i dzięki temu mam dostęp do jakby całego uniwersytetu. Tak samo sale komputerowe przykładowo są całkowicie dostosowane dla osób na wózkach i bez problemu mogę tam wjechać. Mówi magister Jan Stanik, kierownik Zespołu Usług Informatycznych Centrum Informatyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Obecnie użytkowana strona Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie jest w dużej mierze dostosowana do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. W ramach ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami, między innymi, zapewniamy dostępność wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. Użytkownik z niepełnosprawnościami podczas korzystania z naszej strony może skorzystać z powiększenia do 200% wielkości tekstu bez używania innych technologii, co odbywa się bez utraty treści i funkcjonalności. Następnym aspektem umożliwiającym poprawienie korzystania ze strony dla osób z niepełnosprawnościami jest możliwość zmieniania kontrastu, która ułatwia korzystanie ze strony. Strona internetowa nie zawiera w treści elementów błyskających częściej niż 3 razy w ciągu 1 sekundy lub też błysk nie przekracza wartości granicznych. Obecnie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie jest w trakcie procedury mającej na celu zakup nowego systemu CMS, który od początku będzie budowany w oparciu o standard WCAG 2.1. Mówi doktor habilitowana inżynier Joanna Puła, profesor URK, pełnomocnik rektora do spraw osób z niepełnosprawnościami. Moim zadaniem jest m.in. podejmowanie wszelkich działań związanych z szeroko rozumianą pomocą w rozwiązywaniu problemów studentów ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami. Ważnym też jest inicjowanie oraz działanie na rzecz usuwania wszelakiego rodzaju barier w dostępności osób z niepełnosprawnościami. Działania uczelni na rzecz osób z niepełnosprawnościami są szeroko zakrojone. Uniwersytet Rolniczy współpracuje z innymi krakowskimi uczelniami w zakresie działalności i podejmowania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami. Co roku organizowane są Krakowskie Dni Integracji. Jest to inicjatywa uczelni w Krakowie, która to działalność pomaga młodym ludziom w procesie kształcenia oraz wskazuje drogę pomocy. Mówi magister Janusz Zachara, kierownik Studium Wychowania Fizycznego URK. Hala Uniwersytetu Rolniczego jest budynkiem nowoczesnym, energooszczędnym i już na etapie projektowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, była dostosowywana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jak widać, dostosowane zostały tutaj wejścia, wciągi komunikacyjne, szatnie, no i przede wszystkim toalety. Hala posiada wiele atutów i te atuty bardzo mocno zostają wykorzystane przy okazji organizacji masowych imprez sportowo-rekreacyjnych i turniejów, treningów sportowych, również dla osób z niepełnosprawnościami. Możemy się pochwalić organizacją takiego bardzo dużego turnieju piłki siatkowej dla osób niedosłyszących. Możemy się pochwalić również tutaj organizacją kursu samoobrony dla osób poruszających się na wózku. Oprócz sali gimnastycznej dysponujemy również siłowniami. Wychowanie fizyczne organizowane jest w różnych formach. Student do wyboru ma zajęcia zespołowych gier sportowych, z pływania, z fitness, siłowni, nordic walking, z narciarstwa. Zajęcia dostosowane są również do
możliwości psychofizycznych uczestników, również tych osób, które posiadają orzeczenia. Mówi magister Marcin Gałan, kanclerz URK, dyrektor do spraw majątku i inwestycji. Jedną z kluczowych inwestycji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie jest Centrum Innowacji. Obiekt jest jednym z najnowocześniejszych obiektów przystosowany dla osób o szczególnych potrzebach. Obiekt ten posiada liczne udogodnienia w postaci ścieżek, dróg oraz miejsc parkingowych bezprogowych. Posiada również szerokie wejścia dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Do obiektu prowadzą ścieżki naprowadzające, grawerowane, znajdujące się przed wejściem oraz w samym obiekcie. Zarówno przed wejściem do obiektu, jak i w samym obiekcie znajduje się tablica tyflograficzna, dzięki której osoby mogą bez problemu dotrzeć do miejsc, których poszukują. Wewnątrz budynku zastosowano odpowiednią kolorystykę ścian, aby umożliwić osobom niedowidzącym swobodne poruszanie się po obiekcie. W budynku znajduje się również kilka toalet dostosowanych do potrzeb uniwersalnych, umożliwiających swobodne poruszanie się wózkiem. Mówi magister inżynier Agnieszka Swatek, kierownik działu nadzoru technicznego URK. Budynek Kliniki Małych Zwierząt został zaprojektowany jako budynek parterowy bez barier architektonicznych. Planowane wyposażenie wnętrza budynku ma zapewnić wygodne użytkowanie osobom o różnej sprawności. Dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przy zjazdach zastosowano krawężniki obniżone. W ciągu chodnika wzdłuż budowanego budynku planuje się wykonać ścieżkę dotykową w postaci pasów prowadzących, pasów ostrzegawczych i pól uwagi. Blisko głównego wejścia do budynku przewidziano miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Napis: projekt Zrównoważony Rozwój Uczelni jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.